Cześć wszystkim, z tej strony Saliban, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Ork Must Die 3. Tym razem solo duo gramy, czyli po prostu wspólnie z medykiem. Witajcie! Znajdujemy się przed misji 6, którym zagramy, jak widzę tutaj, scenariusz wojenny Lawowe Jamy. Brzmi interesująco i kompletnie nie wiemy, co tam będzie. No i cóż, czekam tylko, aż tutaj mój towarzysz broni. Mój aż niewielkomożny brat potwierdzi. No, dobrze, potwierdzi. No i co? Gramy. Gramy. Jak będzie kascenka, to cicho, bo możliwe, że to coś nowego, więc musimy zachować ciszę. Bo może ktoś. Jest. The story of Master Cygnus is known to all. Oh! Master Cygnus taught my hero, Maximilian! Yes, he tried to teach your hero. He was my teacher as well. Didn't you turn evil for- Don't test me! Sorry, sorceress. What is not known is the story of his best friend, the elf Vorwick. Human and elf fought side by side, the most talented war mages of the Order. Before infighting forced the Horde into small factions, they used massive traps and defeated the largest orc armies. Cygnus and Vorwick were the best young war mages of their generation. But when their final test came, only one of them would pass. O kurde. No, trochę tam się nazbierało. I tu chyba rozumiem już, dlaczego jest nazwa scenariusz wojenny. Okej, okay, gramy współpracy. O, mamy olbrzymie wielkie mioty. Jakieś rzucające baryłkami i jakaś olbrzymia pułapka sprężynowa. O, coś dla ciebie w takim razie. Lubisz pułapki sprężynowe. Ale nie wiem, na czym to dokładnie polega. Zobaczymy. Lawowe jamy, scenariusz wojenny. Dobra, kontynuuj. O, kosenka. Ja wolę zostawię, nie pomijam. 150 Here we are once again, friend Vorwick, fighting the largest orc armies ever assembled. Dobra, nie ma kosenki. O kurde! Co jest? Optymalnie 25 minut. Rzuca na cały odcinek. No. No dobra. O, dobra, w końcu mogę to kupić. No to, co? Garbacza mogę sobie wybrać. Super. Tylko pytanie, czym to polega? Czy my dam radę w ogóle się bronić cały czas tutaj? Czy te dalsze rejony to jest taka ostatnia linia obrony? Nie wiem. Nie wiem. Czekaj. Bo to strasznie dużo. Ciężki ork. Nie mieliśmy, orkusznik mieliśmy, lekki ork mieliśmy, czekaj, tatwa. Sorry, ja nie, przypadkiem potwierdziłem, że jesteśmy gotowi, a nie jestem. Więc nie ork, ja nie jestem. Coś. No to ogr. Nie wciskaj. Bardzo ciężki wróg, okej. Okay. To chyba mieliśmy i krak, to jest nowe. Nieprzesuwalny wróg, rozbroja pułapki, podatny na magię i żywioły. Wytrzymałe natrafienia w głowę i obrażenia fizyczne. O, bardzo 10% strzeliny. Wow. Wow! O kurde, to jest do strzelania. Łuk by ci się przydał. Pokażcie mi to. Możesz sobie łuk wziąć. Co jest?! Bombardować można. O kurde. Ale sieka będzie. O, dobra. Ja już wiem, co robić. Za pomocą F, jak w kryzysie. Rycerz? Ogólnie. Proszę bardzo. XD! Ej, ten rycerz powiedział Shavlund Pass. Kocham tą grę. No, dużo nawiązań drogich. Ty, to ta katapulta trzeba jakoś wykorzystać. Bo skoro w poprzedniej mapie było tak, że barykady powodują, że oni... O Jezu, coś mi wyskoczyło na chwilę. O Jezu, mi pisze tutaj kolega. Ty, czekaj! Może tutaj właśnie zbudujemy coś.
Może tutaj przesmyk zrobimy, żeby tutaj oni będą biec, to my tutaj ich będziemy trafiać. Smoła! Mam smołę. Też mam, ale ja mam ulepszoną trochę. Przynajmniej trochę. Dobra, to mam dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. Tylko tu nie ma miejsca na to. Ale lepiej zablokuj mi, a nie sprzedajesz, kurde. Właśnie. Bo chcę, żeby oni tak biegali nie na tu, nie tu, nie tu, nie tu. Bo tutaj... Musi być kolaszka taki jeden. Nie wiem, jak oni to będą biec. Tak, o, po prostu. A tędy? Myślę, że nie pójdą? Bo tu można przejść. Teraz będą. Teraz? Się, teraz nie, odsunę. A to usuń. I tak, dobra. No dobra, czekaj, może jeszcze... Chociaż... Smołę, więcej smoły tu postawię. Ale mam ten swój shotgun jakby. Dobra, ci rycerze mogą tu stać, bo wtedy oni tu będą blokować ich. I ja tu mam, postawiłem te katapultę, więc... czy kaszapultę. Ty masz jeszcze kasa? Jak masz, to weź postaw nie, tutaj ten. Nie, mam 200, tylko wszystko wydałem. Kurde. Dobra, teraz masz, chodź tu. Gdzie jesteś? Wow, już prawie waliłem. Weź tu postaw barykada. Weź tu. Teraz jak oni biegną? Biegną tak jak chciałam, dobra. No, ale to tutaj postaw, tutaj postaw smołę, gdzie stoję. Na ukos. Dobra. No i teraz jest git. Zresztą będziemy ich mordować, to pewnie kasę dostaniemy, będziemy to wzmacniać. No. Okej, mam dobry, to wiem jak ustawię, dobra. Wszystko jest gotowe, zaczynamy. Problem, bo zepsułam. Co zepsułeś? Barykadę jedną. Ojej, wiesz ile mi to zajmuje chodzenie tam do ciebie? Gdzie wiem. Rozwaliłeś? A tu rozwaliłeś, bo tu przejście jest. O! Idealnie. Teraz muszę znowu tam biec. No, dzięki. Ja jestem gotowy. No ja nie jestem, skoro się tam ustawiłem. Jeszcze dobra, się... spokojnie. Masz czas. Chodźcie tu. Co jest? Ile ich tu jest? Rzucam. Psik, 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 psik. Zbieraj ich w jedną kupę. Dobrze, postaram się. O, 8 poszło. Wow. Staraj się, żeby być jak najbliżej wejścia. Po prostu biegaj między nimi. Dobra. Ej, by nie, by nie, by nie. Chodźcie, chodźcie do mnie. Dobra, już dobiegają. Do naszych... Cofaj się. Dobra, spokojnie, jest dobrze, ja tych większych trochę wciągnę. Dobra, będę patrzę na mapę coraz, czy nasi rycerze ich zatrzymają, bo oni tam biegają strasznie. Spokojnie, spokojnie, dasz radę. Masz mało HP. Widzę. Dobra. Teleport, nice. Dobra, ta postać jest super, bo ona ma umiejętność teleportowania się. Atakują naszą barykadę coś. O nie, o nie! O nie! I trochę mam słabe broni, ale dobra. Dawajcie! Rycerze! Jedi! Oni wychylili się tutaj! Oni powinni tam się bronić! Bo wyciągnęł ich ten ogr. Ej, ta smoła nic nie robi praktycznie. I tak szybko idą. Bardzo szybko idą. Czy to trochę... Więc trzeba będzie usunąć smołę. No nie, na razie niech zostanie. Po prostu tam więcej... Ja tu w kolce wsadzę! Będzie lepiej. Padłeś. Bo twoja smoła nie jest ulepszona, może dlatego. Ale to ty smołę głównie stawiałeś, mówiłeś. Nie.
To ty postawiłeś małe. Ja musiałam postawić rycerzy. Zbieraj hajs. Fok. Staram się. Nie mam HP. Super. Umarłam. Resp się. Gdzie ja się zrespiję? Ej, bo nam się przedobijają. Przedobijają? O, dobra. Możemy dalej się bronić. Nie, nie było źle. Ale postawię tutaj strzałkowe. To nic nie daje, więc to trzeba usunąć. Ja postawię smołę. Ale barykada przydaje się. Zagonimy w kozi róg. Droga jest ta smoła, usuwam ją. Smoła jest za droga. Jeśli była tańsza. To co znacznie. Nie postawię tyle barykad. Ale stawiam, już bardziej skracam. Aaaa! Żeby było wąsko. A ty masz na maksa ulepszone strzałki? Tak, strzałki na pewno są na maksa. A smoła nadaje się z nimi, bo wtedy będzie większy damage. Bo wykupiłem ulepszenie dla smoły, że jak oni wejdą w nią, to wszelkie obrażenia z ognia będą chyba podwojone? Coś takiego, nie? Ulepszyłeś już to? Strzałki na full. A smoła to dostałem, tak. Myślałem, że będzie, jak ulepszy, będzie tanie. Były tylko, że powoli chodzą. Moje sprzedałeś. Trochę postawię. Moje jest dobre, moje jest lepsze. Pytanie tylko, czy... O, tutaj strzelanie będzie. Zobaczymy, czy przylecą do mnie. Dobra, lecisz tam. Odpala już. Dobra, kolczatka postawiona. Albo nie, jeszcze nie odpala, nie, jeszcze nie odpala. Jeszcze nie odpaliłem, dopiero jakbym poszedł do swojej kaszapulty. Moja postać ma umiejętność, że się wywala, udaje, że jest martwa i się leczy jednocześnie. Lol? No, dziwne. Dobra, odpalaj. Pytanie, czy będę miał dobrego cela stąd. Dobra, powinienem sobie poradzić. Dobra. I am ready. No to tam trzymasz ich z tym rycerzem. Kiema. Już don't pass. Idą! Widzę ich. Leci, kaszapulta! Idzie rycerz! Wali ich na łeb! Czy one... Uciekają! Mi się rycerze nie zajmują, no uciekają one. Rozumijają trzeba was. Trzeba co naprawi. No. Nie podoba mi się to. Cały czas spamię tym, tam gdzie ja strzelam. Staraj się tam stać, nawet kosztem HP. Ty, ale ta teleportacja to jest akurat pro. Na pewno, żeby uciec przed przeciwnikami. Do szybszego przemieszczania też. Trzymaj ich tam, ja spamię tym hajsem. Ale rapażanka. Przebiło się kilku, ale to tylko niedoróbki. Dobra, rycerz tam mi powali, no ładnie. Zdecydowanie jednak wolę, nie lubię postaci magicznych. No ja też. Przebił się ogry. Powali. Dobra, rycerz go powali. Ja w to wierzę. Jak coś, to ty się nim zajmiesz tam trochę. Przebiły się te ścierwa małe. Faktyczne? Ty, barykady rozwala. Barykadę mi rozłupał. Faktycznie, ty ile?
padło. Hello again. Kurna, rozłupał. Jeszcze tu barykada. Bo twój bot ogryb tłuk rycerzy i on rozwalił barykadę. Dobra, jeden rycerz starczy. Idę tam się rozbudować. Ty, daj mi też trochę, kurno, pofarbić się. Powiedzę, że tu... To, że dostajesz tą samą kasę, co ja. No nie wiem, czy dostaję. Znaczy, w tej samej ilości dostajesz. Ale a ja mam lepszy pułapek, bo liczę się moje. Ej, a może kolce postawisz? No postawiłem kolce. No, w sensie te strzałki. Nie da się strzałek postawić na ścianach tutaj. Nie da się. Na której się to dało kiedyś? Nie, to nie tu. To nie, to, pamiętaj, na dwójce to dałeś radę, Ork must die. Nawet na suficie można było zabrydować. Tego nie ma tutaj w trójce. Dobra, ale kiedyś to usuniesz. Gramy, bo 16 minut mamy tylko. Chyba odcinek trwa 16 minut. No bo to będzie jeden duży scenariusz, no cóż. Ale teraz już trwa 16 minut. Widzę, lol. Gramy. I czemu to jest słabsze, idą na początek? Co no, jest? Mięso armatnie. 19. Pięknie tutaj jest. Podoba mi się to miejsce. Ty tam ich trzyma, ja już tutaj daję im te prezenty świąteczne. Ogr? Widzę, że się przebił. Zrzucę na niego, bo z rycerzem się będzie chciał tłuc. Ty, on barykadę atakuje. Coś mu nie pasuje w niej. No bo ogry są po to właśnie. Herold? I ty ile? Jak rycerz goni! Ty szybcy z oni są! Dobra, ten scenariusz mi się bardzo podoba. Mapka fajna do obrony. Rzucam. Ej, barykada padła, przebijają się bokiem. Holy Jesus Christ. Robię co mogę, bombarduję ich. Właśnie, widzę. Okay. Pora im to zablokować. Ej, bo przebija się jeden. Dużo się przebija. Muszę się tym zająć, a będę trzymał tutaj. Heavy orcs. This should be fun. Do not take them for granted. They are a bit meaner than their smaller counterparts. No znowu barykady rozwalili! Ile ich tu jest? Co chłop robi? Przyda mi się pomoc. Nie mogę. Tragedia. Ile kosztuje u ciebie barykada? 900. A u mnie 800. Bo jeszcze nie ulepszyłem na full. Ja też nie ulepszyłem na full. Może odsuńmy tutaj większy ten, szerokość. Bo za blisko jest. Ten rycerz, a może rycerz niech dalej stoi. Niech stoją na moście. Słyszysz? Ok.
Na moście niech stoi, bo to będzie ku masakra. Smołę postaw tutaj zamiast tego. Nie smołę, za smołę. Droga. Ale smoła jest droższa znacznie od tych strzelających pułapek. Wiesz? Wiem, że lepsze kolce. Ale też ale to jest lepsze niż smoła, bo smoła widziałeś, nie spowalnia. Mhm. Już szalno pas. Perfection. Here's where they will fall. Nie musisz tego robić, Dawid. Spoko. Tutaj się skupmy na obronie. Ale ten shift, shift 1, ta kurna pułapka. W jaki sensie to działa? Czy ono podmuch robi lecą w konkretnym kierunku, czy... To jest pułapka! To jak ci z trampolina, że większa i mocniejsza, bo nawet ogień może zrobić. Ale jak wysoko do góry leci, to jest pytanie, bo ja nie wiem tego. To jest o wiele mocniejsze. To nawet ogień może wybić. Kurna, to jest. Potrafi. Ale ty nie rozumiesz, co ja pytam. Czy to poleci on do góry, ale w tamtą stronę, gdzie jest nakierowany, tak. Czy jak? Tak. No bo ja nie wiem, czy to tak działa, to dla mnie trochę dziwne, takie trzy i tam poleci. Musiałby być dodatkową moc, jakby z boku. Bo do góry to była taka, to ja pamiętam. Dobra, jeszcze jedno. Ostrzeliwałem do góry. Ile masz jeszcze kasy? Ja mam 1400. 1400 w pogranach. No. A co masz dostępne? Dobra, nieważne, grajmy, bo nie mamy czasu. Dobra, kupiłem więcej kolców. No czy niech z pół godziny będzie trwał na pewno, nie? No to je raz a porządnie, nie? Ej, ale to wygląda tam! Fajnie! One się w portalu pojawiają! Mhm. To widać. To jest pro. Spamimy! Wywalaj tam! Jak w 44. Ale ostro. Znowu się przebili. Dobra, strzelam. Jestem tu katapultą, strzelaj cały czas. Ale mówisz, że kabalty się przebiły. Musiałam tam ogarniać. Ja to będę ogarniał. Spokojnie. A mam pomysł.
jak zapobiec tymi. Jak zapobiec armią. A jak zapobiec armii kobaltów, o. Polsy będą tutaj przy bramie, może to zadziała. To może być dobre, bo one muszą bić tę bramę przecież. No. To powinno być wystarczające. Taką pułapką. Okej, okej, okay. Understood. Now. Przesuń tych rycerzy, Barry, to ja to postawię smołę. O tak! Oj, byku, to będzie mocno. Co ty mi sprzedałeś? To duże gówno. Ale to jest szalejące, mi zostaw no. Chyba, że ty chciałeś tutaj postawić go ostatecznie. Nie mogłeś przed tymi katapultami, czyż twojego strażnika raczej nie wystrzelę. Ale już sprzedałeś, to jest podjazd. Dobra, lecę szybko. Gotowy. Ja nie, ja myślę. Też nie myśl za dużo, bo już mamy tego. 26 minut odcinka, chłopie. Wiem. To będzie zbalansować to wszystko. Jak to? Już! No szybko, panie! To jest ostatnia już, fala. Letnik. Ostatnia fala, to ostatnia? Będzie... Piąta. Było tak od razu. Cel. Krag! Jakiś ten szef. Gwiazdkę on ma! Co to jest za mutant? Stawaj tam, gdzie ja ten. Śleję. Co jest? Co się dzieje? Strzela. On wyłącza pochód się. Kurna, to jakiś utalentowany. Ja spamię. Jakimś kijkiem prawdy napierdziela w ziemię. Za dużo są w parkach grałów. Chyba. Wiatr się u nas zmaga. Mam alerta jak coś. Słyszysz? Aha. Zabiłem go. Rzuciłem centralnie w niego w łeb. Ej, przebijają się. Arbuzik, ludzik, patrz na to! Broń tam! Really? Mam wrażenie, że mam lagi na odcinku. Ale to wiesz, że może być przy tego składaniu filmu, może się naprawić. No. Że grafikę trochę zmniejsza. Bym miał trochę więcej FPS-ów. Możliwe. No, jedzcie to. Yep. No i super, udało nam się! Pół godziny filmik! No masakra było, ale się udało. Idealnie pół godziny wyjdzie. No to z wami się żegnamy, z tej strony był Sullivan, a ze mną... Medic.pl. Widzimy się w kolejnym materiale. Miejmy nadzieję, że nie aż tak długim jak ten, ale mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Cześć!
ty, panu szczelinę odblokowaliśmy.